Ksiądz Sławomir Knopik, kilka słów o sobie. Więc obecnie pracuję w Warszawie, jestem wikariuszem prowincjalnym, czyli takim bezpośrednim współpracownikiem i pomocnikiem księdza prowincjała, przełożonego polskiej prowincji księży sercanów. A moje powołanie sercańskie i kapłańskie po skończonym seminarium w Stadnikach przebiegało, począwszy od Lublina, gdzie byłem wikariuszem, poprzez Rzym, tam studiowałem duszpasterstwo młodzieży, następnie Pliszczyn i Koszyce, gdzie byłem duszpasterzem młodzieży, odpowiedzialnym za powołania, opiekunem domu rekolekcyjnego, a następnie Kraków-Płaszów, gdzie byłem proboszczem. Pochodzę z niewielkiego miasta w południowej Wielkopolsce, Ostrzeszów. No i właściwie tyle, co mogę na ten czas o sobie powiedzieć. Z bardzo prostego względu. Franciszkanów nigdy nie miałem okazji poznać. Za to poznałem sercanów w czasie głoszenia misji intronizacyjnych Najświętszego Serca Pana Jezusa, kiedy przyjechali do mojej parafii. Te misje rzeczywiście były dla mnie bardzo przełomowe. Ci dwaj sercanie, pierwsi sercanie, których poznałem z taką niesamowitą pasją, głosili Słowo Boże, że dla człowieka poszukującego jakiegoś miejsca w życiu, jakiegoś powołania, było to znaczące odkrycie i rzeczywiście pomagało mi bardzo mocno później podjąć decyzję o konkretnym wyborze drogi. Przypuszczam, że mniej więcej 2-3 lata. Wtedy właściwie wybór należało już mieć dokonany po egzaminie dojrzałości, czyli po maturze. Mnie tyle czasu mniej więcej to zajęło, czyli do samej matury. To nie było tak jak teraz, że jeszcze długo po maturze człowiek nie wie, co w życiu może robić, czy chce robić. Przedtem było tak, że po maturze trzeba było wiedzieć, co się chce robić i którą drogą chce się w życiu pójść. I myślę, że to był taki znaczący moment w mojej historii, kiedy zdałem maturę nad podziw dobrze, bo nie miałem czasu się do niej specjalnie przygotowywać. Oczywiście to był taki dla mnie znak, że ta znajomość z sercanami i łaski, którymi jakoś Pan Bóg mnie obdarza, przemawiają za tym, aby pójść taką właśnie drogą. Niestety nikt. Musiałem w tym względzie liczyć na siebie. I nie dlatego, że nie miałem wokół siebie osób, które chciały mi jakoś doradzać, ale dlatego, że każdy mówił mi: taką decyzję musisz podjąć sam. To jest twoje życie i ty ponosisz za ten wybór odpowiedzialność. A więc było mnóstwo moich przyjaciół, rówieśników, też i kierowników duchowych czy animatorów w grupie młodzieżowej, którzy pomagali mi odczytywać znaki Pana Boga, ale tak naprawdę ostatecznie decyzję podjąłem sam i w pełni ponoszę za nią odpowiedzialność. Nie wiem, może byłbym mechanikiem samochodowym, bo taką akurat kończyłem szkołę średnią. Może byłbym kominiarzem, rolnikiem, nie wiem, spawaczem czy nauczycielem. Trudno mi powiedzieć, ale szczerze mówiąc nigdy nie brałem pod uwagę żadnego planu B. Kiedy podjąłem decyzję, praktycznie wiązałem z nią całe moje życie i na tym się koncentrowałem. I tak jest też do dzisiaj. Nie wiem zresztą, czy coś innego umiałbym robić. W tej chwili na pewno nie. Zdecydowanie tak. Można powiedzieć, że droga, którą idę, to jest najpiękniejsza rzecz, która w życiu mogła mnie spotkać. Jestem w pełni na niej szczęśliwy. Choć od razu tutaj zastrzegę, że kapłaństwo wcale nie jest usłane kwiatami czy różami, jak to się mówi. Bywają trudne chwile i trudne momenty. A sercanie też, których wybrałem, wcale nie są idealną wspólnotą. Tutaj też bywa różnie. Zbudowani jesteśmy z osób, które mają swoje poszczególne charaktery, nieraz bardziej lub mniej łatwe do wspólnego życia, ale wybrałbym dokładnie tą samą drogę jeszcze raz. Najbardziej zdecydowanie denerwuje mnie głupota, brak punktualności i niesłowność. Najbardziej chyba mnie cieszy to, że nie trzeba działać według jakichś schematów, czyli robić bardzo konkretnej rzeczy, tylko nasz charyzmat, dając wielkie pole do spełnienia swojego powołania, czyli życie w duchu miłości i wynagrodzenia, pozwala człowiekowi służyć na różnych odcinkach życia. Służy też Panu Bogu.
Można pracować w duszpasterstwie, można głosić rekolekcje, można pracować z młodzieżą, wykonywać wiele innych rzeczy, a nie tylko ściśle jedną określoną. Wystarczy tylko, żeby wszystko to, co się robi, czyli swoje obowiązki, swoje prace, swoje zadania, swoją posługę, wykonywać w tymże duchu, którym serca nie to czynią, czyli w duchu miłości i wynagrodzenia.